Kogo witam, kogo goszczę? Cześć kochani, ulubiona zawodniczka naszej kochanej Lexi, Marianna Schreiber z tej strony. Lexi już skomentowała pod nosem. Tak, no. Nie usłyszałam niestety. Co tam Mariola, gdzie jesteś? Ty masz być w studiu, masz zaraz program, a ty kurde dzwonisz. Roxy, po pierwsze nie mam, tylko mogę teraz. A dwa, ej, ty jesteś tak mało kreatywna, ty jesteś tak mało kreatywna, że nawet że ja... Muszę przekrzyczeć, to niekulturalne. Posłuchaj, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, tak oglądam i słucham, że ty musisz się gryźć w język, żeby mi czegoś nie powiedzieć i tak dalej. Dlaczego nie jesteś taka odważna, kiedy dziesiątki razy widzisz mnie na żywo, nie podejdziesz, nie powiesz mi tego w twarz, tylko udajesz przed kamerami, nie wiem, dla zasięgów, czy cokolwiek innego, przezywasz mnie. A po co ja bym miała do ciebie podchodzić? To mi nie urąga. Kiedy myśmy w ogóle się widziały, że ja bym miała do ciebie podchodzić, ha? No widziałyśmy się. Ja się wypowiadam na twój temat, jak ktoś się mnie pyta, okej? Dobra, Roxy, posłuchaj, jedna ważna rzecz. Ty jesteś tak, ty jesteś serio tak mało kreatywna. Daj mi teraz coś powiedzieć, daj mi coś powiedzieć, okej? Ja uważam, że kobiety z klasą powinny ciągnąć się na szczyt, a nie hejtować, pomawiać, bo to jest dla słabych ludzi. I ty potem chodzisz do żurnalisty i płaczesz, że ktoś cię w taki sposób traktuje, a sama tak traktujesz nie tylko kobietę, ale i tego zawodnika. Pomyśl sobie, co czują inni, postaw się na miejscu tej osoby, bo teraz grasz, siedzisz przed kamerą. Ej, twój i udajesz wywód, nie wiadomo kogo, Marianna, twój wywód jest za długi i mi jest ciężko się odnieść. Ja już zapomniałam, co na początku powiedziałaś. Ja pozwolę tylko jedną rzecz. No. Marianna, czy ty jesteś w studiu już z nami, czy jeszcze nie? Nie, ja jestem w drodze na panel. Ta rozmowa oczywiście tutaj się potoczy. Czekaj, padnij do studia. Ale tak, no, ale nie, ale poczekaj, bo ty taki długi wywód, że na początku coś powiedziałaś. Ja myślałam, że ty tutaj w klaucie trochę namieszasz w pozytywny sposób, trochę ten pociąg wykoleisz, te złe rzeczy. A ty, kurde, siadłaś jako konduktor tego pociągu. Co ty w ogóle odwalasz? Mówisz o pomawianiu, gdzie to ty mnie pomawiasz? Co ty za zasrany TikTok ostatnio nagrywałaś, że ja propsowałam Magikala? To jest pomówienie i to jest mocne pomówienie. A nie? Gościu pisze do mnie, że ja specjalnie powiedziałam, że absolutnie nie popieram poczekaj, to, co on zrobił. Co, mówisz coś do mnie, a nie dajesz mi dość do słowa. Więc no bo ty gadasz głupoty, ja ci mówię. Daniel Magikal napisał na Twitterze, że by mnie wziął na, już nie powiem na co, na ringu przez 6 godzin. I ty się z tego śmiałaś, potem poszłaś i robiłaś sobie z nim zdjęcia, kiedy gościu zachęca do jakiegoś, nie wiem, ludzi, do jakiegoś gwałtu. Słuchaj, kobieto, powiedziałam na scenie głośno, wyraźnie, że absolutnie nie popieram tego, co on powiedział. On podszedł, zapytał się o zdjęcie, to w ogóle było przed całą sytuacją. Skąd ja, co ja miałam powiedzieć? Nie, Daniel, nie zrobię z tobą zdjęcia, bo coś tam Mariolce powiedziałeś. To wasze sprawy, wasze sprawy. Nie, przede wszystkim nie powinna z nim robić zdjęcia, choćby za to, że znęcasz się nad psem, ale to już twoja sprawa. Posłuchaj. Mariola, ty walczysz z jego matką! Ty walczysz z jego matką! Lexi, okej. Lexi, okej, teraz rozmawiamy o tobie i o Danielu. To raz, a dwa, uważam, że słuchaj, ja naprawdę się nie obrażam, bo takie osoby, które w ten sposób próbują mnie podejść, one nie są w stanie mnie obrazić, bo ja wiem, kim ja jestem, rozumiesz? Kim ty jesteś? Ja jestem zwykłą dziewczyną z Warszawy, która wychowała się w bardzo trudnych warunkach. Wiem, co osiągnęłam sama i do czego doszłam sama. Weź, co ty gadasz? Ty jesteś farmazoniarą, Mariola. Ty jesteś farmazoniarą. Dlatego ty, Roxy, która chodzi Roxy, i płacą żurnalisty. O nie, Mariola! A potem wyzywa inny. Już na Klauto ma 5, Roxy kontra Mariola. Słuchaj, ty jesteś tak mało kreatywna, że ja przekręciłam twoje imię i ty musisz to samo robić, tak samo z Marconiem. On słuchaj, do UFC, ja ty też do UFC. On mówi gra, ty też gra. Ty jesteś tak mało kreatywna, że ludzie piszą na czacie, że to jest typa i że tak naprawdę gdyby cię nie było, to by nawet tego nie zauważyli, więc chyba to tobie bardziej urąga niż mnie. Słuchaj, to wpadnij do nas do studia, to... A, no i zajebiście, nawet nie mogę... O, czy jesteś gotowa wejść tutaj na scenę? Ja zawsze jestem gotowa wchodzić na scenę, tylko nie zawsze jestem gotowa z niej schodzić. Wiadomo. Cześć. Mówi się, może, że... Przepraszam, nie przywitałam się. Cześć. Marianna, no weszłaś, dziewczyny już troszkę pogadały, ja już pogadałem, to może ty coś powiesz. Brak mi słów. Brak mi słów, bo wiesz, ja nie jestem osobą, która tu będzie na siłę tworzyć jakiś konflikt. Ja widzę, że tutaj jest dużo osób, które, nie, no, trzymaj, które robią nie, to na siłę. Ty... Widzę, że jest tutaj dużo osób, które robią to na siłę. Wiem, że też widzowie oczekują trochę tego, ale myślę, że też widzowie to czują, kiedy to jest serio, a kiedy nie. Trochę mnie załamało to, nie to, co powiedziała Lexi, że tam jestem hipokrytką, to już jest nudne. Zresztą no, 10 gal później też będzie, ty jesteś hipokrytką. No, jesteś. Dobra, no jestem, no i co, i no, co dalej? No, no jestem. Dzisiaj na pewno też o tym pogadamy. No jestem, no jestem hipokrytką, no lećmy dalej. I teraz tak, Lexi jako włodarz, czyli potencjalnie mój pracodawca, tak jakby nie było. Zresztą chcę powiedzieć tutaj wszystkim widzom, chcę też przekazać, że bardzo dziękuję Federacji, Cloud i Lexi jednocześnie, że tak mnie cenią, że płacą mi więcej niż Karolin Derpieński. Wracając do tematu, chciałam powiedzieć. Hold up, chciałam right powiedzieć. Here. Chciałam powiedzieć. Hold up.
powiedzieć, ostatnio że... Ostatnio też na Twitterze ale puściłaś to farmazona. Ale to mnie przekrzyczeć, tak? Nie możesz siedzieć. Tak, ja lepiej się czuję, jak stoję. To też mam stać, bo zasada kultura nakazuje, no, że albo się stoi razem, albo się siedzi. No to zapraszam do stania, Mariola. No to stoję, no. Słuchaj, na chwileczkę zrobimy jeszcze face-to-face. Ostatnio puściłaś farmazona, że ty niby ile za walkę dostałaś? Z Gochą? A co dokładnie napisałam? No ty już powinnaś wiedzieć, bo to... Ale no nie, no, obiło się mówisz, że puszczam farmazona, że niby dostałaś 1 000 000 złotych za walkę. A tak napisałam? Tak napisałam. Nie napisałam tak. Tak. Nie, napisałam 1 i 6 cyfr. No. A co to znaczy? Że 1 000 000 złotych. Tak? Tak. Aha, to dobra, byłaś z matematyki. No. Zależy. Kochani, jeżeli też uważacie, że jedynka i 6 cyfr to jest 1 000 000 złotych, napiszcie to w komentarzu. Mhm. Dziewczyny, w ogóle tak może podejdziecie bliżej sobie pogadacie, tak? Do face to face'a na przykład. Mi się wydaje, że my się chyba widzimy dość wyraźnie. Chyba, że Lexi wyraża taką chęć. Możesz tam stać. Ja nie tworzę tutaj żadnego konfliktu. Ja po prostu tylko mówię, że jest mi mega przykro jako pracownikowi Lexi. Ale ja siedzę zaraz jako zawodnik. Że pracownik jest publicznie obrażany i szykanowany przez swojego pracodawcę, po czym słyszy po minucie, ale cieszę się, że tu jesteś. Ale ty się sama obrażasz cieszę publicznie. Cieszę się, że tu jesteś. Ty się sama obrażasz publicznie. Ja tu siedzę teraz jako zawodnik. No naprawdę. Ja siedzę jako zawodnik, ale, my siedzimy ale we freak fightach. A na live'ie i my siedzimy mówiłaś? We freak fightach, a nie... Ja jestem w szoku, że w ogóle to jest największa hipokrytka w Polsce. No bo że jak ta kobieta, jakieś stawki angielskie, no już to mogłabyś pominąć swoją drogą. Bo a umiesz po angielsku? Czy ciężko jak ci zrozumieć? Tak powiem, język ciężko nasz ojczysty język jest chyba ciężko tak piękny, że można go używać w pełni. Do mnie też się czepiłaś. I jakby, ale okej, to jest, żyjemy w wolnym kraju, masz prawo nawet mówić tylko po angielsku. Mhm. Masz prawo zresztą robić co chcesz, byleby nie łamać tego prawa. Mhm. Tylko chodzi mi o to, że o zasady moralne. Nie chodzi mi o to, że ty nie masz prawa tak powiedzieć, masz do tego prawo. Ale masz oj, Mariola, kim ty jesteś, żeby mi wypominać jakieś zasady? Tylko chodzi o zasady moralne. Ty straciłaś? To, których się nie robi po prostu, rozumiesz? Bo to jest zasada przyzwoitości. Ale na przykład że się jej nie robi. Nawet jak się myśli o tym, że Pawłowski powiedzmy waży więcej niż 60 kilo, tak? I to nie jest obraza. No ważysz więcej niż 60 kilo, ja ważę 60 tam powiedzmy 5. Bo istnieje szansa, że jedna z moich ślub waży więcej niż to, wy, czy, tak? To no? Czy ja mam teraz mówić do ciebie, o Jezu, ty ważysz więcej niż 60 kilo, to jest dramat. No nie. To jest niewątpliwie prawda. Nie, tak się nie robi, bo są jakieś zasady i granice, których się nie przekracza. Rozumiesz? To o to mi przecież chodzi. Przecież ty te granice cały czas przekraczasz na każdym kroku. Ty w ogóle cały czas też kłamiesz. Teraz przyszłaś do restauracji jakiejś amerykańskiej tutaj na Żelaznej obok i ona nagrywa story, że ten, ona w Stanach siedzi, że UFC. Ty jesteś tak pokręcona i ja się cieszę, że ty jesteś u nas w federacji, bo ty robisz ten show, no to jest cringe'owe, ale to nie jest... To, co? To podziękuj mi. Słuchaj, kobieto. No cieszysz się, to podziękuj, no. Mój świętej pamięci dziadek zwykł mawiać, daj chłopu zegarek, to na nogę założy. Czy ma taki sens? Teraz. Nie, ale też jest zajebiście. 70% osób na czacie uważa, że 1 i 6 cyfr to jest milion. Także nie wiem, jeśli byliby milionerzy, to pytanie nie, do publiczności. Nie. Taką odpowiedź by właśnie wybrali. Ale możesz zinterpretować to inaczej. Jak to wygląda dla ciebie? Ja nie muszę tego interpretować, ponieważ już pisałam to wcześniej i nie będę do tego wracać, jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć jakiegoś żartu i trochę jakby poruszyć swoją głową. To... Dodam jeszcze, że 50% czatu uważa, że ważę mniej niż 60 kilo, także... Jeżeli Lexi mówi do mnie, Marianna, przyszłaś tam w Płocku, mówiłaś tam, że niech to się nie odbędzie, coś tam pisałaś, teraz tu jesteś, ale się cieszę, że tu jesteś, powiem ci to jeszcze 50 razy się cieszę, ale na Cloud 50 powiemy ci znowu, ty blokowałaś 10 lat temu ten... Czy ja skłamałam? Płocku, czy ja gdziekolwiek no ile można. Jeżeli ja ktoś popełnia błąd i publicznie go naprawia, to nie cofajmy do tego. Sami ale prosicie ty mnie. Publicznie naprawiłaś sami ten błąd. Mnie prosicie, biorąc, żebym nie wyciągała przeszłości. Gosia nie może się doczekać. I jest good. Jest z nami. To kończę tylko. Cześć Małgosiu. Sami mnie prosicie, żebym nie wyciągała przeszłości Gochy Magical, bo naprawiła błędy, bo przeszła zmianę, po czym ty robisz to, o co mnie prosicie, żebym ja nie robiła. Czy to jest fair? Kobieto, to jest twoje, to jest to, co ty robiłaś 3 miesiące temu. Ty 3 miesiące temu stałaś pod naszą halą. Nie musisz tupać, ja cię nie, no bo ty w ogóle gadasz takie rzeczy nienormalne. To było 3 miesiące temu, kobieto. Nie rok, nie 2, nie 3, nie 10. To było 3 miesiące temu. Okej. Okej? Okej, jasne, ale no jakby wszyscy to wiemy. No coś więcej? Ja zadam pytanie, Marianna. Boże, ty rozlałaś mleko i przeprosiłaś. To nie znaczy, że to mleko nie zostało rozlane. Ty zrobiłaś to, zrobiłaś i jesteś hipokrytką. No sorry, no nazwijmy to po imieniu. Podstawowa zasada pedagogiki brzmi, że nie można płakać nad rozlanym mlekiem. To znaczy, że jeżeli dziecko rozleje mleko, to nie można
można mu wypominać przez kolejne miesiące, że to mleko rozlało. Ty jesteś dzieckiem, tylko dorosłym, patrzeć, czy się uczy na błędach. Dorosłą kobietą. Ale moment, oczywiście. I teraz nie łap mnie za słowa, bo wiesz, do czego się odnoszę. To jest tylko mała dygresja. Chodzi mi o to, że popełniłam błąd, przyznałam się do niego, publicznie go naprawiłam, odpokutowuję tutaj od 3 miesięcy. Kobieto. Co jeszcze mam zrobić? Ale mam tu się rozebrać, stanąć na grochu, klęczeć. Nie wiem, co mam zrobić. I zaśpiewasz Gochę 100 lat 3 razy? To jest jakie trzy razy? Raz śpiewałam. Tam 3 razy ktoś śpiewał. W każdym razie... No ale przepraszam, jakie są te... Ale dobra, nie łapać za słówka. Nie łapać za słówka. Ja śpiewałam 100 lat, to nie jest normalne, że śpiewa 100 lat. Ale jak mają urodziny? Bo ty powiedziałaś, że naprawiłaś ten błąd. Jakby czym ty naprawiałaś? Że wyszłaś i chciałaś dać pani gości ten bon na jakieś studia swoje, naprawianie? Okay? A nie uważasz, że to jest okej? Okay? To jest to twoje naprawianie. Ja studiowałam 10 lat, jestem z tego dumna. Jestem dzisiaj magistrem, mam 2 podyplomówki i kiedy wyjdę z Pink Fightów, to mam czego szukać w swoim życiu poza tym światem, rozumiesz? I o to mi chodzi, że zmiana polega na tym, żeby ją robić od środka. Żeby ją robić od środka, a nie doczepić włosy i udawać, że jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Robi się to od środka, czyli idę na odwyk, dbam o siebie, nie zachowuję się jak rynsztok i pokazuję ludziom, że mogę doczepić sobie włosy, mogę się przebrać, mogę sobie zbotoksować twarz, ale pokazuję, że zmieniłam się od środka, bo zmiana zaczyna się od wewnątrz. W którym i roku? Wiem też o tym, bo studiowałam pedagogikę, psychologię i nie musisz mnie chyba tego uczyć. Chyba jakiś matą cię tam przyjął. Ja miałem takiego kolegę, który przez 10 lat studiował, a później zdał na drugi rok. Ale jest rok 2024 i Marta Linkiewicz jest najspokojniejszą osobą na programie freakowym. To pokazuje, że naprawdę... Ja słyszę, jak tylko Marta tak dyszy, jak w sensie jak ja coś ten, to Marta... Już tak czuję taki... Marto, taki czy ty także nie jesteś zbytnią fanką patrzenia na świat Marianny Schreiber? Nie. Uważaj, co powiesz, bo ona zaraz też na ciebie poleci. Wydaje, nie, dlaczego? Tak jak powiedziałam wcześniej, Marianna przyszła tutaj robić show i po prostu wie, jak ciągnąć tą konwersację, jak ciebie, Lexi, wyprowadzić z równowagi. Tak to widzę. Ta rozmowa się ciągnie, bo Marianna po prostu wie, jak tę rozmowę ciągnąć. Nie, jak coś nie jestem wyprowadzona z równowagi. No ale przyszłaś tu połaść nogą, to było zamierzone? Tak. No, świetnie, to lepsze jest. Oh, wow. Ale jak mówię, ja nawet nie chciałam, bardzo, ja tutaj nawet jesteś. Nie byłabym z tego bardzo dumna zresztą. Że? Żebym cię wyprowadziła z równowagi. Włodarz wyprowadzony z równowagi, jakby to wyglądało? Ja siedzę tu jako zawodnik. Ale ja mimo wszystko bardzo chciałbym zobaczyć ten face to face twój z Marianną. Stresik. Gdzie? Na twarzy. Gdzie? Powiedziała, na twarzy. Po czym to wnioskujesz? Dziękuję, Arkadiuszu. Po czym to wnioskujesz? Tutaj tak się trzęsie. Kamera na zbliżenie, czy mi się gdzieś trzęsie? Teraz na mnie nie patrzysz, to się nie liczy. Nie. Dlaczego ja bym miała się stresować ciebie? Widziałaś swoją ostatnią walkę? Ja się bardzo zawiodłam na tobie przy tej ostatniej walce. Szczerze, jakby teraz nie próbuję ci ujmując. Myślałam, że lepiej się pokażesz. Ja teraz walczę z Martą. To ja mogę się Marty bać i przy Marcie stresować. Przy tobie, no, okay. Z całym szacunkiem... Masz rację. Niestety, nie wywołujesz we mnie takie emocje. Ale to nie chodzi o ten jakby rodzaj stresu. Mm-hmm. Ja całe życie trenowałam piłkę nożną. Trenowałam 5 tygodni MMA. Bardzo się stresowałam, nie ukrywam. Ważyłam 57 kilo, czyli prawie 10 kilo mniej niż dzisiaj. Jak ty zrobiłaś to, że tak szybko przybrałaś na masie? Dużo jedzenia. Zero odchudzania. Odchudzałam się, miałam problemy z akceptacją własnego ciała. I tak odchudzałam się. Tak ci łapy weszło, nic w brzuch, dalej brzuch masz taki ładny, płaski. Nie, no nie mówię, że mam płaski, wiesz, no. No masz. Nie, dobrze wyglądasz. Ale co, chyba jest okej, okay. No nie można, nie wiem, drugiej kobiecie wypominać, że dobrze wygląda, skoro mówię, że dobrze tak wyglądasz. Wynika z twoich słów. No dobrze wyglądasz. To się cieszę. Chciałam tutaj przy wszystkich widzach i stojąc naprzeciwko Lexi podziękować za to, że jest mi wdzięczna, że tutaj jestem. Za tą moją cringe'ową postawę i za ten mój brak kreatywności, że mimo wszystko jest mi wdzięczna, że tutaj jestem. Dziękuję ci za to, Lexi. Proszę bardzo. Lexi, chcesz coś odpowiedzieć? Dziękuję, Marianno, że tu jesteś. Dzięki, że jesteś tu. Jeszcze dzięki, nie. Że jesteś. Nie? Nikt nie umiał tak jak ty zostawić mnie. Co, ty cytujesz jakąś piosenkę? Twoją. A, dobra.
Oj. Cześć, witajcie, z tej strony Zbyszek Stonoga i mam pytanie do Marianny. Marianna, przede wszystkim gratuluję ci odwagi i tego, że realizujesz swoje życie tak, jak chcesz. I mam w związku z tym do ciebie pytanie. Jak odnosisz się do tego, co mąż mówi o twojej działalności? Jak w ogóle, bo przecież wszyscy mówią patologia, ale wiesz co? Chyba największą patologią jest to, aby mąż mówił o swojej żonie źle. Aby mąż jak gdyby naigrywał się z realizacji marzeń swojej własnej żony. Co o tym powiesz? Ja gdzieś tam tych komentarzy na jego oficjalnym koncie nie widzę, bo ich tam nie ma. Nigdy mój mąż mi tego prosto w oczy nie powiedział. Wiedział od początku, że walczę, z kim walczę, kiedy walczę, kim jest ta osoba, jak wygląda i tak dalej. Przegadaliśmy to setki razy. Gdybyśmy mieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to co widzieliśmy pod Sejmem, jak próbowano nie wpuścić Wąsika do Sejmu, to myślę, że to jest największy pokaz właśnie takiej patologii. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, tu mamy freak fighty i z góry wiemy, że w tym świecie freak fightów są osoby, które jasno mówią, że biorą narkotyki, że siedziały w więzieniu, że zrobiły coś złego, ale one tutaj wychodzą i one nikogo nie udają. Politycy to są osoby, które no jakby reprezentują naród polski, decydują o naszym życiu i gdzieś tam nie chcielibyśmy pewnie my jako Polacy widzieć freak fightów w polityce. Ja też nie chcę swojego życia rodzinnego tutaj, szczególnie we freak fightach omawiać. Mój mąż nie chciał nic złego powiedzieć, tym bardziej, że no nie wiem właśnie na ile jest to prawda, bo ja tych komentarzy na jego oficjalnym koncie nie widzę. Nie wiem, ludzie mnie traktują, jakbym była ubezwłasnowolniona, czyli nie mogła robić czegoś, co ja czuję, czegoś, co ja potrzebuję, tylko ludzie cały czas mówią, powinnaś tak, tego nie powinnaś, tamto powinnaś, tylko że oni za mnie życia nie przeżyją, oni nie włożą moich butów, nie zobaczą, co ja przeżyłam, nie poznają moich problemów, moich uczuć. Ja swojego męża wspierałam przez bardzo wiele lat, jesteśmy małżeństwem prawie 10 lat. Personalnie mojemu mężowi mogłoby zaszkodzić to, że gdybym teraz na przykład startowała z ramienia Platformy Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy, no to wtedy można by było mówić, zarzucać mi, że ja mu, wiesz, szkodzę, ale w tym momencie ja mu nie robię krzywdy, nie łamię prawa. Nawet jak tu jestem obrzucana błotem i mieszana z gównem, za przeproszeniem, i uderzana, i oblewana czymś i tak dalej, poniewierana, Mariana, to zobacz, Mariana, ja tego nie reprezentuję, nie? Tyle. To jest moja odpowiedź długa, przepraszam, ale myślę, że wyczerpująca. Mam do ciebie jedną prośbę. Na to, co mówią, mniej wyjebane po prostu. A teraz drugie pytanie, jeśli pozwoli studio. Mariana, przepraszam, czy to jest twój tekst, że uniosę ciężar 6-cyfrowej wygranej? Tak, bo to był żart, przecież ja tu nie dostaję 6-cyfrowej wygranej, daj spokój. Ty będziesz za chwilę bardzo bogata i chciałem właśnie zapytać, czy może bym trochę popromował ciebie właśnie, a wiesz, ja jestem jedynym miłośnikiem tego ugrupowania. Wiesz co, żebyś tam odpaliła 1-0 dla mnie. 1-0 tylko. Zbigniewie, ja tobie przekazuję dużo uśmiechu i jeżeli potrzebujesz mojej pomocy jakiejkolwiek, to napisz do mnie na DM-ie. Zbyszku? Ostatnie jest pytanie, jeśli mogę, ostatnie króciutkie. Mariana, powiedz proszę, jak byś podzieliła, nie chcę się obrazić w żaden sposób, jak byś podzieliła, gdybyś miała odpowiedzieć na takie zadane pytanie, ile w tobie parcia na szkło, a ile w tobie parcia na kasę? Tak, 60 do 40. No i to właśnie pokazuje, że jesteś prawdziwą osobą. Człowiek, gratuluję ci. Znaczy, wiesz co, ale po co mam udawać, że jestem filantropem, że nie wiem, że cokolwiek. No, nie użeram się tutaj z różnymi osobami, które mnie obrażają za darmo, tak? Zbyszku, a ja tak korzystając z okazji chciałem troszkę odwrócić temat i zapytać, czy być może kiedyś zobaczymy ciebie, być może z innym Zbyszkiem w klatce Cloud MMA. Słuchaj, tego by nawet na p***habie nie puścili. Lexi mówiła, że Marty mogłaby się bać, ale tutaj nie widzimy strachu. Widzimy szacunek, respekt. I Mariannę, która robi sobie fotkę. Ja nie chcę być na twoim Instagramie, przepraszam, Marianka. A to nie miało być tak, że najpierw jeden panel, drugi panel? Już się strasznie siku chce, Arek. No właśnie tak miało być i właśnie tak będzie. Cześć. No. Trzymajcie się, dziewczyny, w takim razie. Czy czułaś, że wręczenie tego vouchera na studia miało w jakiś sposób ośmieszyć cię? Czy czujesz, że to jest rzeczywiście miły gest ze strony twojej rywalki? Słuchaj, ja ci powiem jedno. Ja jestem streamerką od kilkunastu lat. I ja, szyderczek słów, opinii takich i takich, ja to mam gdzieś. Kto mnie zna, to wie, że ja nie przyjmuję się. Ja nie jestem, żeby, o Jezu,
korytarzu, ktoś mnie wyzywa, ktoś to atakuje i tak dalej. Nie. Jestem twardą kobietą, silną, mam silną psychikę, dużo w życiu przeżyłam i jeszcze na pewno nie jedno mnie spotka, nikt mnie nie złamie. A starali się tacy mocni, że do tej pory moi wrogowie jeszcze są za mną. Także jestem za to wdzięczna im. Psycho mnie nie złamiesz. Może sobie gadać, co chce. Ja powiedziałam. Ale ja nie próbuję. Wyjdziemy w klatkę, ja pogadamy sobie. Ja nie próbuję, chęcznie. Nie zamierzam. Nie próbuję, ale nie ty tym jakoś szkołą i tak dalej. Co, chowaj sobie to dla swojego dziecka. Naprawdę, bo jesteś beznadziejna w tym. Nie wychodzi ci to. Okej. Ja powiem ci jedno krótko. Nie będziemy się kłócić, nie będziemy się wyzywać. Jesteśmy dorosłymi kobietami. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. Ubliżasz mi, wyzywasz mi na moją rodzinę i tak dalej. Powiem ci jedno. Jestem przygotowana, a najbardziej psycha. A jeśli mi psycha puści emocjonalnie, to ja nie ręczę. Dlatego spotkamy się tego 9 i tyle sobie wyjaśnimy. Nie ma, że ty tam coś piszesz o mnie, o mojej rodzinie, bo ty jest dla mnie bzdeta. Zajmij się tam swoim mężem, swoją sprawą, nie bzdetami, przyszłaś walczyć. Ja tak samo. Okay. Jesteś moją przeciwniczką, ja jestem twoją. Masz swoich wielbicieli i ja mam swoich. Marianna, czekają na tą walkę, więc spotkajmy się i wyjaśnimy to między sobą. Nie, że tam jakieś brudy wypisujesz i tak dalej, bo to jest bzdecie. No, jesteś dorosła, inteligentna osoba. Napiszesz, kurde, takie bzdury, jak nie wiem. Patologia, to i tamto. Ale Gosiu, zobacz, ja na konferencji nie powiedziałam do ciebie ani jednego brzydkiego słowa. No ale piszesz tak. A ty nie zasłużyłam na te słowa od ciebie. A to jest gocha. Oczywiście. A ty, śmiechem, ścierą, którym mogę wytrzeć dupę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie. Skończyłam, fuck you. I zobacz, czy ja powiedziałam choć jedno brzydkie słowo na konferencji na ciebie. Ja uważam, że nie zasłużyłam. A to możesz do swoich fanów, co pisali do mnie. Uważam, że nie zasłużyłam na ten temat. A ja pozwolę sobie interweniować. Tak? A Tede zasłużył na to, żebyś zacytowała fragment, który sugerował, że jest... A czy ja zasłużyłam na to, żeby Tede stał pod budynkiem TVP i protestował w sposób taki, że wyszukiwał mojego męża i wyśmiewał go i mnie przed publicznością, przed swoimi widzami? To jest, uważasz, fair? Nie, nie uważam, że to jest fair. Czekaj, Marianna. Faktycznie nie powinnam była tego robić? Nie uważam. Z tego miejsca mogę powiedzieć Tedemu, że to było nie na miejscu. Tede odwrócił to pytanie i zadał je mnie, bo wtedy powiedział, wiesz, jestem tą osobą, dlatego, że tutaj jestem. I tak naprawdę możemy się zastanawiać, jaka jest jego rola tutaj w tej federacji, bo ja wiem, co ja robię, ja zachowuję się profesjonalnie, przychodzę tutaj, wykonuję swoje obowiązki i walczę, narażam swoje życie i zdrowie w walce, przygotowuję się codziennie. Czy uważasz, że ty zawsze po prostu uderzasz jakby w punkt? Jeżeli chodzi o Gosię, jedyny błąd, jaki popełniłam, to, że wstawiłam jej zdjęcie sprzed 5 lat, ale na pewno nie to, że powiedziałam, że w jej domu była przemoc, znęcanie się nad psem i alkoholizm i tak dalej, bo to było. I to było nawet w materiale Uwaga TVN. No chyba jednak czymś trzeba sobie zasłużyć, żeby materiał w uwadze o kimś był, czymś negatywnym. I ja się cieszę, że Gocha ma to za sobą, ale nie uważam, że skoro mi ludzie cały czas wypominają, ty zrobiłaś to 5 lat temu, ty to, ty tamto, tobie się nic nie należy, bo ty nie masz prawa się zmienić. To co inni mają prawo się zmienić, a nie ja, to co teraz tutaj w Cloud MMA będzie tak, że za hipokryzję będziemy ludzi palić na stosie, a ludzie, którzy ćpają, którzy krzywdzą innych, którzy się znęcają nad innymi, będą wznoszeni nad piedestały? Naprawdę takich chcemy autorytetów? Każdy nie, ogólnie z was, myślę... kto nas ogląda, zadajcie sobie to pytanie, jakich chcemy autorytetów? Jak dajmy mamy ludziom 4? Szansę, ale nie każmy ludzi za to, że popełniają błędy. Marianna? Wtedy, kiedy się do nich przyznają i je naprawiają. Marianna, jeżeli ktokolwiek szuka autorytetów w świecie freak fightów, to musi się nad sobą bardzo poważnie zastanowić. Pierwsze pytanie jest takie. Słuchaj, Marianno, czy nie jest ci wstyd bić się w ogóle ze starszą kobietą, która no w sumie może by od ciebie być trochę słabsza, a nie lepiej w sumie wyzwać Lexi na pojedynek z osobą, która ma równe szanse z tobą? Albo wyższe. Na tym etapie, mówię wprost, nie jest mi wstyd, ponieważ uważam, że skoro jest promowana zmiana Małgorzata, Gosi pozytywna, jest promowane to, że Gosia nie pije, że Gosia się dobrze czuje, że Gosia jest zdrowa, Gosia trenuje, Gosia wygląda dobrze, to dlaczego mamy jej odmawiać czegoś, do czego ma prawo? No dobra, ale jak jej zrobisz krzywdę, no to co zrobisz? Jakubie, posłuchaj, no już nie róbmy ze mnie, wiesz, jakiegoś tutaj Terminatora, to raz, a dwa, że wiesz, czasami jest tak, że się wygląda na silnego, a wcale takim się nie jest, tam też jest stres i inne rzeczy, ale to już pomijając to... A to przepraszam, a to co, to, ważna, co z tym UFC? Ważna tylko rzecz, zaraz odpowiem tobie. Nie wyprowadzaj mnie z równowagi. Gocha podjęła tą decyzję chyba
sama. Wydaje mi się, że nikt się do tego nie zmusił, Gosiu. Pewnie, że nie. No właśnie, więc mi się wydaje, że Gosia jest świadoma tego, kim jestem, jak wyglądam, ile mam lat. I myślę, że też nie możemy odbierać Gosi szacunku do jakby i tego, że ona coś potrafi, bo potrafi, bo pokazała co w pierwszej walce, kiedy jej warunki były gorsze niż dzisiaj. I uważam, że wcale nie mam prawa zakładać, że ja to wygram, że coś zrobię, że będę, wiesz, specjalnie uderzała tak, żeby ją bolało, no. A wiesz co, mi się wydaje, że ty się trochę Lexi boisz, bo Lexi to by ci nastawiła klepki w mózgu, a ja nie robię z ciebie żadnego Terminatora, tylko słabo jest po prostu, Marianno, bić się z osobami starszymi od siebie, nawet jeśli na przykład ta osoba wyraziła zgodę na to. Jakubie, okej, natomiast ja nie rządzę tą federacją, dlatego pamiętaj zawsze, że jeżeli będziesz dzwonił do jakiegokolwiek zawodnika, to nigdy nie jest tak, że ta osoba działa sama, ustala sobie wszystko sama i podejmuje decyzję sama, to raz, a dwa, że ubliżanie kobiet przez mężczyznę jeszcze, który dzwoni przez telefon, nie mówi tego wprost, który wiesz, po prostu w tym momencie czuje się, nie wiem, czujesz wyższość przez to, że obrażasz mnie, że wiesz, jakieś klepki. Ale czekaj, gdzie tu jest obrażanie? W tym momencie, że nie wiem, ktoś mi poprzestawia klepki. No widzisz właśnie i to... czujesz się teraz lepszy przez to, że tutaj dzwonisz? Powiedz mi, jak smutne trzeba mieć życie, żeby dzwonić i obrazić kobietę na wizji? Czy to jest fajne? Czy to uważasz, że facetowi to wypada? Tak naprawdę cię mama cię tak wychowała, że się dzwoni do kobiet? Okej, ale matka cię tak wychowała, że dzwonisz do kobiety i ją obrażasz, naprawdę? Ale ja się nie obrażam. To jest obraza według ciebie? Dobrze, Kuba, drugie pytanie, jakie miałeś. Proszę bardzo. Pytanie jest takie, słuchaj, masz męża polityka, tak? Twój mąż siedzi w Sejmie. I słuchaj, ty takie rzeczy robisz. Słuchaj, no ja jakie? Rozumiem, że... Jakie? No, robisz, że jakie? Tak powiem, to swoje show. No jakie? Tak? No i co? I to łamie prawo? Z różnymi ludźmi. Aha. No masz do tego prawo, ale ja się pytam, czy łamie prawo? Ludzie śmieją się swojego męża. Śmieją się z niego już, a twój mąż to nawet nie chce o tobie gadać. No co ty w ogóle, kobieto, robisz? No? O, to widzę, że znasz lepiej mojego męża ode mnie, brawo. I znam Instagram i wiem, co ale na Instagramie się dzieje. I na Instagramie nic się nie dzieje, bo nic tam nie ma. Po pierwsze, nic tam nie ma, a po drugie, ja już zaznaczyłam jasno i wyraźnie, że nie komentuję spraw swoich prywatnych tutaj we Freak Fightach zwłaszcza, to raz. A dwa, że jeżeli interesuje cię życie mojego męża, to on teraz ma kampanię w Bydgoszczy i zapraszam cię serdecznie, możesz się odezwać, znaleźć jego stronę internetową, znaleźć adres biura poselskiego i porozmawiać z nim o tym, ale ja teraz jestem tutaj we Freak Fightach i nie zamierzam poruszać tematu mojego męża tutaj, więc uszanuj to proszę, jeżeli zostaje ci reszta tego szacunku do mnie, to uszanuj moją odpowiedź. Oczywiście. I, słuchaj, ja tu ani razu cię nie obraziłem, tylko po prostu stwierdzam fakty, a powiedz mi jedną rzecz, a twoim zdaniem, gdyby Agata Duda na przykład zdecydowała się walczyć na Fejmie, to według ciebie to było okej, czy nie? Ja uważam, że należy współczuć twojej kobiecie, jeżeli ją masz. Dlaczego? Dlatego, że widać, że masz nastawienie takie, że kobiecie nic nie wolno i że jej facetowi to się nie podoba. I że społeczeństwo ma prawo do tego, by kobiecie nakazywać, co ma robić. A mi się wydaje, że tacy mężczyźni jak ty powinni wspierać różne strajki kobiet, ruchy kobiet, feministki, które walczą o to, by te kobiety mogły robić, co chcą. I szczerze, teraz powinieneś mnie spytać, Marianna, czy uważasz, że to jest fair, że powinniśmy dopuszczać do tego, by była dozwolona aborcja na życzenie? Nie, to nie jest fair. Czy to jest fair, że walczysz uważasz, we... Ale poczekaj chwilę, jeszcze nie skończyłam. Czy to jest fair, że walczysz we Freak Fightach? Tak, to jest fair. Dlaczego? Bo wolno mi to robić, bo jestem wolnym człowiekiem, a nie ubezwłasnowolnionym. I uwierz mi, że jest to naprawdę... nasza wspólna decyzja. Pozdrawiam. No przede wszystkim, co mi się u niej nie podoba. Najazd na rodzinę. To mi się nie podoba. Mam nadzieję, że za kilka lat to bardziej może zrozumiesz. No współczuję ci z jednej strony, że trochę, bo też bym się wkurzyła, by mi ktoś na męża tak najeżdżał i tak dalej, to... Ja to mam ciągle od kilku akurat lat. Akurat tym to powiem ci, że no też bym wkurzona była i to ostro. To nie fair. Dziękuję. No, ale to nieważne. A co między nami? No ty znowu też nie fair, że tak tą patologię i tak dalej. Niech sobie pisze, słuchaj, ja jestem od kilkunastu lat, nie będę już mówiła od kiedy, bo jestem od początku, my to stworzyliśmy i tak dalej. Ja wiedziałam, z czym ja będę się, jak to się mówi, że będę miała wrogów, będę takich, tak. Miałam najazdy na chatę, miałam raczej tam na te, wiadomo też na pewno, wiesz. I powiem ci jedno, i to mnie nauczyło. A wiesz, czego mnie nauczyło? Być silną. Być silną kobietą. Nie poddawać się, nie chować. Też miałam załamania. I to różne miałam. Miałam i takie problemy, i takie. Tutaj to ludzie połowę nie wiedzą. Nawet, szczerze mówiąc, to nawet moi dzieci. Ale sama sobie dałam radę. Psycha, wiesz? Że był alkohol, to nie była ucieczka. To
nie była ucieczka, powiem ci. Bo jakbym była to ucieczka, to bym się stoczyła, to bym nie siedziała. Nie. Wiesz co? Nie wiem, czy wierzysz może w duchy. Szczerze? No, w duszę zapoznał. Życie pozagrobowe wierzysz? Wierzę. Straciłaś może bliskiego kogoś, co bardzo kochałaś i zależało ci? Straciłam tatę, babcia umierała. Że tak, które się pytam. Straciłam. No, na pewno w życiu, jak ta osoba żyła, rozmawiałaś z tą osobą, tą najbliższą, co straciłaś, nie? No na pewno, żałuję, że nie znam. No i na pewno, jak nieraz masz tam, no przede wszystkim mamy taki dzień, obchodzimy święto zmarłych, tak? I brakuje, nie? No oczywiście. No i na pewno też czujesz, że ta osoba, bo jak jesteś wierząca, to wiesz, że dusza w tym dniu akurat opuszcza. Tak, dokładnie. No akurat z tym się zgadzamy. No i jest to akurat taki dzień, że możesz sobie samotności z tą osobą, z tą duszą porozmawiać, nie? Czujesz się lżej wtedy? Tak jest. No, a ja teraz tak co rok mam właśnie. I to mi daje dużo siły. I gdyby nie ta siła i ten dzień raz w roku, ten piękny dzień, to ja tutaj bym nie była. Ja naprawdę tak powiem, nie mam powodu, żeby tego nie wspierać. Nie mam powodu, żeby tego nie wspierać. No, są to na pewno piękne słowa, których się nie spodziewam z twoich ust. I widzę, że gdzieś tam poczułaś tą zmianę swojego życia. Cieszę się, że to się stało. Tylko chciałabym, żebyś kiedyś zrozumiała jedną rzecz, o której nie mówisz. Od kiedy się tutaj w cudzysłowie znamy, przez kogo dźwigałaś ten krzyż? Ale jaki krzyż? Krzyż właśnie, czyli ten ból, to cierpienie, ten alkoholizm, to wszystko. Słuchaj, rozumiesz, bo... Nie ma, że przez kogo. Bo to jest tak, że nie, człowiek, nie, kochana, który... bo my to Polacy, to my jesteśmy tak. Piję, bo mnie zdradził. To, bo coś tam. Nie, nie, nie. To nie są tylko takie sytuacje. To nie musi być druga, trzecia osoba. Okej, tylko gdybyś miała wokół siebie, gdybyś miała osoby, które cię z tego wyciągają, a nie ci dolewają, to byłoby pewnie inaczej. Nie, nie. Mam nadzieję jednak, że razem z tobą zmieniły się też tamte osoby. Żebym ja z tobą walki nie miała i tam jakieś wrogości i tak dalej, to ja bym z tobą na taki temat porozmawiała. I wtedy może byś zrozumiała. Tu akurat to, co mówisz, to jest przeciwność. Nikt o tym nie wie. To jest, ja tego nie powiem, to jest moje życie prywatne. Ja bym mogła sobie o tym, książkę opisać, napisać, opisać i tak dalej, ale bym się pod nią nie podpisała, bo za dużo by ludzie wiedzieli o moim życiu, o tym, co ja myślę. Tu jest trochę, wiesz, ja ci powiem, oni mówią, piszą, gadają to, co widzieli. No i dobrze, niech widzą. Polityka, co robi? Każdy jest człowiekiem. Każdy jest panem swojego losu. Ja się zgadzam, że każdy jest panem własnego losu. Ja jestem losu. Dzisiaj taka, jutro jestem taka. No ważne, żebyś każdego dnia była silna, niezależnie od tego, potrafię sobie powiedzieć nie, powiedzieć sobie stop. Gosia, zmieniam się, Gosia to, Gosia tamto. Potrafię. Czy ja mam tyle lat, czy ja mam tyle. I tym bardziej ja udowodniłam. Tak tam jakiej też patrzę. Na ciebie jak jadą, to jest pikuś. To jest pikuś. Co ty tam siedzisz tam? Ile tam siedzisz tych, co tam czytasz te wiadomości? 3 lata. Ja jestem streamerką od kilkunastu lat. Hmm. Ja byłam tak i byłam tak i byłam tak. I rok mnie nie było, przyjeżdżali, chcieli. Jestem. I nie zawiodłam ich, a oni mnie. Oni i tak będą. Czy ja byłam taka, czy byłam taka. Są naprawdę zadowoleni, że ja wyszłam. Ja bym w życiu nie pomyślała, że ja będę tutaj walczyć. Nigdy. Ja mówię, gdzie? Ja w tym wieku? Ale ludzie, ludzie o to mnie prosili. Pani Gosiu, pani się pokaże. Pani udowodni. Hejterzy pani na panią najeżdża. Jasne, i udowodniłaś ja to mówię, w pierwszej walce. Z Nikolą. Ja mówię, proszę udowodniłaś bardzo. To w pierwszej walce, oczywiście, że tak. No, a mówię, czemu nie? Mówię, oberwę to oberwę. Życie jest jedno, nikt ale za ciebie nie przeżyje. Pokazuję, tak? Nikt za ciebie życia nie przeżyje i tyle. Czy jesteś inteligentna, no. Czy jesteś taka, czy jesteś biedna, czy jesteś bogata. Nie. Tu trzeba siebie udowodnić. Sobie. Przede wszystkim. A dlatego ja mam nadzieję, że na twoim przykładzie i na moim wiele kobiet zrozumie, które hejtuje ciebie i mnie, bo myślę, że najgorszy jest hejt od kobiet, że kobiety powinny razem, tak jak wcześniej wspomniałam, ciągnąć siebie na szczyt, a nie hejtować, pomawiać i tylko trzymać kciuki za to, żeby drugiej kobiecie coś się nie udało, bo takie osoby, które to robią, są po prostu... słabe. Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Nikita. Z okazji tego roastu pozwoliłam sobie zadzwonić, ponieważ 2 dni temu około miałam bardzo ważne kolega u siebie na TikToku i chciałam tylko, korzystając z okazji, jeszcze raz przeprosić federację, jak i moich widzów, jak i panią Małgorzatę publicznie, po prostu z powodu mojego zachowania podczas konferencji i moją pierwszą rywalkę oczywiście, podczas konferencji padło naprawdę bardzo, bardzo dużo słabych słów z mojej strony. Jednak najbardziej chciałabym przeprosić panią Małgorzatę, ponieważ no, była pani, kim dla mnie była. Powinnam mieć do pani należyty szacunek i chciałabym panią bardzo szczerze przeprosić. Wybaczam. Dziękuję bardzo. Właśnie myślę, że na tyle dojrzałam i że na tyle już mam odwagę, żeby mówić o takich mówiłam rzeczach. Mówiłam ci kiedyś, że dojdzie do tego, że zmądrzejesz. Tak, pani Gosiu, i myślę, że to jest ten czas, że faktycznie rozmowy pomogły nasze, nie? Tak, dokładnie, też w kuchni wszystkie.
Tak. Mam nadzieję, że już gdzieś tam nasz topór wojenny się naprawdę zakopie, ponieważ ja nie mam zamiaru nikogo już z was atakować pod żadnym pozorem. No mam nadzieję, że zmączałaś, już dorosłaś. Pora najwyższa, żebyś sobie życie ułożył, jak ja ci mówiłam kiedyś. Tak, dokładnie. No, dlatego po rozmowie słyszę, że trochę już poważniejsza jesteś. A dziękuję bardzo. Ale ja też to widzę, że Nikola też dużo się zmieniła. No to pilnuj jej, żeby ci nie uciekła. Znaczy ja powiem tak, jak wyjeżdżamy na tatuaże, to razem. Oczywiście. Ile masz wzrostu? No? Czy oni mnie oszukali, coś? Nie, dlaczego? Po prostu sytuacja jest taka, że teraz robicie face to face'a, później pozycję bokserską. My z Gosią idziemy w stronę zachodzącego słońca, a ty zostajesz do rana w studiu. Powiedzieli, że dają zgodę. Możesz prowadzić monolog. Ja chcę jeszcze trochę atencji. No. Jeszcze za mało. Będziesz miała konferencję, będziesz miała galę, jeszcze dostaniesz zapas atencji. Obiecujecie? Obiecuję. Osobiście dostarczę ci 40% okay. Atencji. A jak głucha jest twoja uwaga? No. Powyżej 60. No. 70 jest, czy nie? Koniec?